Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, oto moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, jestem na streamie, ze mną kilkanaście osób i podczas ostatniego streama, na ostatnim odcinku, mieliśmy spotkanie z Roszem i teraz dostaliśmy zaproszenie do jego obozu oraz questa oko za oko. Idźmy za ciosem i wykonajmy tego questa, zobaczmy. Co tutaj Vernon Roche od nas chce? Vernon? Chyba on był Vernon. Tak coś mi chodzi po głowie to imię. Jak wszystko się już skończy. Prawda, że kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? W zimie. O, podpaliłem się w ognisku. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Ten aktor, który podkłada głos pod Rosza, jest bardzo, bardzo znany. I tak jak przymknę oczy albo patrzę się w innym kierunku, próbuję połączyć głos z twarzą, to tak kojarzy, coś kojarzy. Kurczę, tylko nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa, ale chyba jego buźkę sobie mogę przypomnieć. Natomiast bardzo fajnie tutaj podkłada ten głos pod Rosza, ale momentami te jego wypowiedzi są takie jakby w zwolnionym tempie. No ale to jest chyba po prostu maniera też tego aktora, tak mi się wydaje. Dobra, przenosimy się do drzewa wisielców. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Sirke! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! To za tobą czy za mną? Bo to chyba ja tu jestem tropicielem, czy nie? Witam serdecznie, Kasia. Fajnie, że dołączyłaś. I witam koniecznie... A, koniecznie. I witam... No, koniecznie w sumie witam. Witam serdecznie... Katarzyna. Fajnie, że dołączyłaś. Okej, padają elegancko. Okej, Kasia jest na odsłuchu, a nie na podglądzie, więc będę wszystko dokładnie, skrupulatnie opisywał. Właśnie podniosłem stary miecz i kuszę. Z kilku żołnierzyków, których pokonaliśmy prościutko. A teraz szukamy Wes. Wes to była chyba ta właśnie taka białowłosa kobita. Widzę jej życie, słuchajcie. Widzę, że trzeba ją ratować mocno. Wiem, czy ją ratuję. Yeah.
Okej, okay, udało się. Ja ledwo przeżyłem. O, lera, jasne. Polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furen. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość. Dobrze, że Roż wspomniał o jej bluzce. W ogóle nie zwrócił tak, uwagi. Nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Drogar! O. Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Dobrze, mamy to. Fajny kłeścik nawet, powiem szczerze. Wes uratowana, całkiem szybko się uwinęliśmy, w niespełna 8 minut, także elegancko. No i zobaczmy, co tutaj teraz mamy w naszym notatniczku. Z zadań pobocznych raczej się wyczyściliśmy, ze zleceń wiedźmińskich wydaje mi się, że też, ewentualnie no można by zrobić te tajemnicze ślady. Czy tajemnica wsi Stegny? No możemy te dwa skłościki sobie machnąć, tak żeby już zniknęły nam też z tego naszego, jak to się nazywa, po angielsku journal, a po polsku, ale sobie przypomnę. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. Czy to daleko trzeba biec? Troszeczkę jest, ale ja się tam przeniosę znacznikiem. Przy okazji zbiorę sobie tutaj jakieś fanty. Nie wiem w sumie z czego te fanty. Nie przypominam sobie. A, to są chyba ci Nilfgaardczycy, których tutaj pokonaliśmy. Oni byli całkiem nieźli, tacy już no kumaci w walce. Nie, jakieś tam wieśniaczki czasami, tak jak ci bandyci, wyskakują i padają na jednego strzała. No dobra, to idziemy porozmawiać z myśliwym. Mokatte, witam serdecznie. Dawid, witam serdecznie. Fajnie, że dołączyliście. Dawid przypomina mi tutaj o rynsztunkach. Ja natomiast o nich pamiętam, tylko po prostu rynsztunkami nie będę się zajmował na streamach, bo to jest strasznie czasochłonne. Przychodzę w sprawie zlecenia. No, w sumie nie ma tam za bardzo nic ciekawego. Szukamy schematów i tyle. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że więc myślę, że ja sobie to zrobię poza streamami. Tylko, że no ostatnio nie miałem niestety czasu, żeby poza streamami coś ugrać. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! No
Zaraz gdzieś tu przez sufit pewnie wpadnę do tej groty. O, tu coś jest. Cuchnąć jak gówno biesa. Ta, stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Okej, fajnie. W związku z tym teraz co? O, mamy tutaj wejście, znalazłem. Że co, mam tam tak po prostu skoczyć na Janusza? Okej, czyli to będzie chyba jednak nie niedźwiedź, tylko może to być jakiś bies. Witam serdecznie, neutral. Okej, zmienię sobie tutaj na kota. Zapodam go sobie. I szukamy zwierza. O kurde, zwierz jest ubity. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Tak, jest to bies zdecydowanie. Nie jest to niedźwiedź. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Mamy inny trop. Ciekawe. Ciekawe, co mogłoby tutaj tego biesa porobić w ten sposób. O, jakieś schematy. Tutaj coś jest. Oba straciły sporo krwi. Zaraz się okaże, że w tym zadaniu nie będziemy musieli w ogóle z czymkolwiek walczyć. Tylko znajdziemy jedną martwą bestię. Stoczył długą walkę. Drugą bestię i w sumie tyle będzie pewnie w temacie. Czekajcie, tu jeszcze mi coś pokazuje. Że jest do zbadania, ale ja nie widzę co. Pochodnia. O! Tu coś pokazuje. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Okej. Przygotuj przynętę na podstawie receptury alchemicznej. Aha. Okej. Receptura przynęta na czarta. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. Dobra, i teraz wracamy do jaskini. Nie wiem, czy się uda mi tędy wdrapać, ale chyba niekoniecznie. Będę musiał naokoło. Dobra. I... gdzie było to wejście? Tutaj? O, jest tutaj. Poczekaj w jaskini, aż zapach przynęty zwabi czarta. Jaki wielki! A jaki paskudny! Kurde! O, jak mi od razu wjechał z rogów. O, lera, jasne, jak mi od razu upodlił. Strasznie bije, nie powiem. Mogłem sobie użyć jakiegoś oleju, ale w sumie chyba poradzę sobie bez tego. Dobra, silne ataki po 550 biją go, nieźle. Nawet 700! Nieźle. O cholera, nie uniknąłem. I dobitka. Elegancko, witam serdecznie. Seba, fajnie, że dołączyłeś. Super, w takim razie trzeba też oczywiście podnieść z niego trofeum. Wątroba, serce, skóra, mutagen. O, nawet jakiś fajny miecz. Elegancko. Ale paskudna ta bestia. Dobra. Tak?
Przychodzę w sprawie zlecenia, tylko dlaczego jest na szaro? Tak, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czarty bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Nie było nic na temat tego, czy IBS i ten pokonany. Także nie musiałem się do niczego przyznawać ani oszukiwać. To, co robi wrażenie, moi drodzy, to ilość doświadczenia oraz ilość kasy, którą dostałem za to zlecenie. Prawie 400 expa. No to jest naprawdę sporo. Jak patrząc na inne questy dotychczasowe, to jest naprawdę dużo. Także poszło gładziutko. Mamy tutaj jeszcze jedno zlecenie. I to było zlecenie Tajemnica wsi Stegny. Myślę, że jeszcze możemy się spróbować z tym zadaniem. Co prawda ono jest na poziom 22, ale myślę, że się szarpnę. Myślę, że powinienem dać radę. Także sprawdźmy. Może się uda, byśmy sobie tutaj machnęli. Pozbądź się grasujących guli. Gdzie ta wieś? Tutaj. Okej. Stegna. Stegna jest też nad morzem. Z tego, co kojarzę. Och, pięknie. A ten atak siadł. O, jaki cienki się zrobił. Widzicie? Co się stało? Co tu się wydarzyło, że oni nagle... Patrz na to! Co to jest? Ja chyba podlevelowałem w trakcie tej walki, czy co? Co jest, kurde? O co tu chodziło? Że pierwsze dwa to normalnie jak bossy jakieś, a ostatnie dwa to jakieś takie, kurde, cieniasy. Patrzcie. Jeszcze raz. No i patrzcie, ile życia im schodzi. Dwa strzały praktycznie całe życie. A tyle samo obrażeń im zadaje. Wydaje mi się, że one się tak jakby skalują do naszego levelu, wiecie? Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Dobra, odszukaj ocalałych wieśniaków. Chyba potwory się po prostu skalują do mojego levelu i w momencie, jak się zbliżyliśmy do siebie levelami nieco bardziej, to nagle potwory miały mniej życia. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. To byłby pierwszy raz, kiedy gule przyszły na ratunek wiosce w opałach. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablic. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się, co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. Okej, zbadaj wioskę, porozmawiaj z dowódcą. Okej, w takim razie najpierw to ja sobie oczywiście zbiorę łupy z tych... To robota guli. Z tych guli, które pokonałem, bo podczas walki nie da się tutaj tego zbierać wszystkiego. Gdzieś tutaj one leżały, tam widzę. No nie wiem, o co tu chodzi, ale tak dziwnie podczas tej walki one się tak jakby... przeskalowały. W momencie, kiedy ja wbiłem 18 level, to nagle już się stały nie z czerwone, tylko zielone. No i wtedy jakby życie im zmalało co najmniej o połowę, nie? Ciekawe. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Okej, tutaj jakieś piesio. Rozszarpany. Szukamy dalej. Ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Witam serdecznie Patryk, witam serdecznie 12, witam serdecznie Urfaelo, witam serdecznie MT. Fajnie, że dołączyliście. Zaraz będę nadrabiał czat, dajcie mi chwilę.
Dobra. Szukamy dalej. Potrzebujesz klucza, okej. Okay. Zaraz tu pewnie przy jakimś wieśniaczku znajdziemy klucz. Tam widzę jakiegoś. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Okej, okay, mamy tutaj jakiś ślad. Co było tutaj, gdzie oni się ukrywali. Jakiś chłop sobie siedzi. O, nóż do masła, to pewnie ukrywali. Szerokiej drogi. No i teraz ja nie wyjdę stąd, tak? A chyba, że tutaj. Dobra. Jest zapach. Czekajcie, wiecie co? Wkurza mnie strasznie to, że ten miecz jest taki rozwalony. Muszę sobie go szybciutko naprawić. To będzie to. Dobra, już nie będzie się świecił na czerwono. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Pytam ostatni raz. Co się stało z Nilfgaardczykami? I co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstrum. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Okej. Okay. Powiem szczerze, że ten quest zaczyna nabierać kolorków i to całkiem barwnych. Wchodzimy do środka w takim wypadku. No i poszukajmy tejże bestii, która tutaj wybiła strzępy futra. Ekima. Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Ekima, czekajcie, czy Ekima to jest to takie wampiropodobne? Z długimi łapskami? Czy mi się źle przypomina? No, co by to nie było, no to musimy sobie poradzić. Deski najwyraźniej można podnieść. Okej. Okay. Mamy wejście. Znajdź i zabij Ekimę. Czekajcie, trzeba się tutaj chyba przygotować na tą walkę. Ja sobie zresetuję eliksirki i olejki. Dobra. W bestiariuszu sprawdźmy, czy Ekima to jest wampir, bo coś mi się tak kojarzy. Czy ja już walczyłem w ogóle z taką Ekimą, czy nie bardzo? Ignis, upiory, wampiry, jest. No właśnie, takie z długimi łapami, coś mi się tu wydawało właśnie. Czarcia purchawa, olej przeciw wampirom i igni. Dobra, sprawdźmy, jak sytuacja z czarcią purchawą.
bo coś nie kojarzy tego. I olej przeciwko wampirom, czy ja mam coś takiego? Trupojady, insektoidy, przeklęte zwierzęta, hybrydy, wampiry, ale to mam wyśmienity. Czyli taki niewyśmienity powinienem mieć. Dobra, to mamy. Zaraz sobie go nałożymy na miecz. Natomiast jeszcze tam było co? Czarcia purchawa. Mogę to zrobić, proszę bardzo. Nawet miałem tutaj na to schemat. Czyli teraz tak, znowu będzie podmianka. Quest jest na 22 level, więc myślę, że ta ekipa może być całkiem potężna. Także rzucamy w nią tym. Następnie nakładamy sobie olejek, ale to za chwilę. Przygotuję sobie jeszcze czarną krew. To miejsce i olejek przeciwko zwierzętom, hybrydom, ogrowatym, drakonidom. Jest. Nawet mam ulepszony. Elegancko. Ale nie będę go jeszcze nakładał, bo jeszcze walka się nie zaczęła. Żebym tutaj, wiecie, nie zrobił fal startu. Ciach. Schodzimy na dół. Już coś słychać. Jeszcze tutaj zarzucimy ignim. Urchawa już jest. Jeszcze kot by się przydał, bo trochę nic nie widać. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Cholera, tutaj to już nic w ogóle totalnie nie widać. Uciekamy po kota. Kot to będzie to. Jestem w stanie poświęcić grom. Dobra. Patrzcie, nawet na swoją cutscenkę zasłużyła ta bestia. Cholera. Wow! Dobra. O Jezu, jak leje. Ale leje. Ale ja też leję. Zabity. Cholera. Nie wiem niestety, który ona ma level, ale musi mieć dużo, dużo wyższy od mojego. Dobra, ja tu sobie pominę. Cyk, cyk. Teraz ładnie już utacza. Tak, olejek zrobił dużą robotę. Zobaczcie. No problem. I to jeszcze nawet nie miałem drinkniętej żadnej wody ani nic. Elegancko. Ślina wampira. Nawet jakiś miecz padł. I mamy też trofeum. Elegancko. Kurde. Ten olej nawet bym się nie spodziewał, że tyle robi, ale tam z tego co widziałem jest chyba 15% zwiększone obrażenia. Pogadajmy z Bytomirem. Fajne imię. Gdzie ten Bytomir?
głowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba. Należy się, należy. Dawaj. Bywajcie. Co zarobiliśmy? O, nieustraszony pogromca. Dostałem co prawda doświadczenia tylko 22. Nieustraszony pogromca 28% raptem. Niewiele. Doświadczenia zdobyłem raczej niedużo, ale za to 210 kasy, słuchajcie. I w związku teraz z tym mamy wyczyszczoną tą wieś i każe nam tutaj jeszcze porozmawiać z dowódcą Nilfgaardzkiego patrolu, czyli to są tak jakby ci Nilfgaardzczycy, którzy najechali chyba tą wioskę w celu jej zszabrowania. Dobra, odcinek trwa 53 minuty, ja sobie go poskracam. Troszeczkę tam poobcinam jakieś podróże i tego typu rzeczy, pewnie wyjdzie za 40 minut. Ale już chcę sobie go zakończyć w 100%. Z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie wrócili. Tak, nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Nawet nie wiedziałem, że było zadanie na tą Ekimę. Wychodzi na to, że upiekłem chyba dwie pieczenie na jednym ogniu. Albo to było właśnie to docelowe zadanie, bo za nie dostałem znowu 200 i znowu doświadczenie. Także dla mnie gitara. Zobaczmy. No tutaj 1/3 18 levelu wpadła. Okej, moi drodzy. Bardzo, bardzo fajnie wyszło. Zrobiliśmy sobie 3 questy poboczne na tym odcinku. Bardzo, bardzo ciekawe, interesujące, fajne walki, wysokolevelowe, takie, które już wymagają naprawdę sporo uników, olejki, eliksiry, petardy, po prostu wszystkie fajerwerki. Więc no takie walki są już dużo, dużo ciekawsze niż tam zabijanie bandytów na 9 levelu. Także będę musiał mieć na uwadze, że w momencie, kiedy mam ten 18 level, to spokojnie mogę się tutaj porywać na takie zadania 22, 3, 4. Na 20 myślę, że się porwę na te zadania na 25, tak żeby dodać sobie co nieco utrudnienia, ale nie też takiego, że będę się męczył z questem 3 godziny, wiecie o co chodzi. Także myślę, że będzie idealnie. Także ja sobie tutaj zaznaczam questa fabularnego i na nim skupimy się w dalszej części streama, a ten odcinek sobie zakończę. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Bijecie na streamy, bijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.